Cześć, dziś zaczynam kolejnego vloga. Mam ochotę przyjechać się do Gdańska. Wiem, że zaraz pomyślicie, że ja nic nie robię, tylko jeżdżę do Gdańska, ale jak jest weekend i jest taka w miarę względna pogoda, to powiem Wam szczerze, że zmuszam się, żeby się ruszyć z domu i nie chce mi się tutaj chodzić po moim mieście, bo tutaj nic nie ma, więc wolę jechać sobie do Gdańska, pochodzić, popatrzeć i przyjechać. Przynajmniej ruszę się, mam kawałek do autobusu, więc przejdę się te 15-20 minut w jedną stronę, pochodzę po Gdańsku, to jest kolejna dodatkowa dawka ruchu. Tak więc myślę, że tak zrobię. Jeśli chodzi o pogodę, jest tak średnio, chyba zaraz będzie padać. Ja zresztą zaraz Wam pokażę mój outfit, nie wiem, czy jest trafiony, czy nie. Ludzie chodzą różnie ubrani, jedni są w krótkich spodenkach, inni są w długich, tak więc nie wiem, nie mam pojęcia, ale zaraz Wam pokażę, co mam na sobie. I tak, jeśli chodzi o strój dnia, to słuchajcie, jak zwykle zacznę od tego, że mam pomadkę, tak? Maluję się pomadkami, tak więc jestem siebie bardzo dumna, że zużywam wszystko to, co mam. I naprawdę wprowadzenie minimalizmu w moje życie to był super pomysł, co prawda trwa to dopiero jeden dzień, ale jest spoko, słuchajcie. Tak więc tak, jeśli chodzi... Tak więc tak, Boże... Czemu ja to mówię? Mam bluzkę takiego nietoperza kupionego w H&M-ie jakiś czas temu. Miałam jeszcze taki w kolorze takim miodowym. Niestety zmechaciła mi się tutaj właśnie od torebki. Zobaczymy, no tą noszę częściej chyba nawet niż tamtą. I tak jakby, nie wiem, niby taki sam materiał, a wiecie jak to czasami jest. Może dlatego, że ta jest z paski, to na tej tak nie widać. To jest taki nietoperz, wsadziłam go sobie tutaj w spodnie. Nie mam pojęcia, czy to jest dobry strój na dzisiaj. Nie mam pojęcia, dlatego że... Na balkonie jest tak sobie, ale ludzie chodzą w krótkich spodenkach i w bluzkach na ramionczkach na przykład, albo w takich krótkich rękawkach, więc no nie wiem, zobaczymy. Do tego mam torebkę z Zary, słuchajcie, przepiękna jest, tak mi się podoba, to jest ta najnowsza, którą Wam ostatnio pokazywałam w vlogu. Czarne spodnie z H&M-u, stare, słuchajcie, te, które kupiłam nowe, Wam mówiłam, że są gorsze i teraz rzadko je noszę, wrzuciłam do tych starych, słuchajcie, przeprosiłam się z nimi i noszę je w kółko. I na dole mam sandały, te takie nude złote z CCC. Zakładam je dzisiaj, dlatego że jakoś tak nie wiem, jest lato, więc chodzę w sandałach. Mogłam założyć pełne buty, ale no raczej aż tak nie zmarznę, więc tak to wszystko wygląda. Wezmę sobie jeszcze okulary słoneczne, dlatego że nie ma słońca, ale słuchajcie, moje oczy strasznie łzawią, bo jest wiatr i już jak byłam na balkonie, to czułam, że po prostu będą mi zaraz łzy leciały, tak więc okulary biorę standardowo. I co, lecę, jak wrócę się do Was odezwę. O ludzie, nie pytajcie, wyszłam z domu, było zimno, było tak zimno, że generalnie ja nawet mogę powiedzieć, że zmarzłam w tej swojej bluzeczce, w której wychodziłam, w tej takiej w paski. Teraz już jestem w stroju takim, wiecie, w którym chodzę po domu, t-shirt na ramionczkach i spodnie od dresu, ale słuchajcie, do czego dążę, jak wyszłam z domu, to było bardzo zimno, dojechałam do Gdańska, weszłam do galerii i w międzyczasie chyba lunęło. Ja nie wiem, ja tego nie słyszałam, chodziłam po sklepach, byłam zajęta i wyobraźcie sobie, wyszłam, zobaczyłam, że jest mokro, to na chłopski rozum powinno być chłodniej. Słuchajcie, jakie jest gorąco. O ludzie, jakie jest gorąco. Ja teraz mam 20 minut piechotą i powiem Wam, że się tak zgrzałam, zresztą chyba widać, jak mi się buzia tutaj świeci. Jest naprawdę, jak jeszcze wyjdzie słońce, to jest po prostu pogoda plażowa. Tak więc przyszłam i teraz pokażę Wam, zaraz usiądę coś na internecie. Ja tak naprawdę pojechałam do Gdańska, ponieważ... Chciałam sprzymierzyć sobie jedną rzecz ze Stradivariusa, taki płaszczyk a la bomber, tylko taki w pasie związany. Czekałam na przecenę i okazało się dzisiaj, że jest przeceniony na 59 zł, przez cały czas był za 79. I z racji tego, że nie chciałam kupować, wiecie, i potem jeździć, oddawać i tak dalej, stwierdziłam, że skoro mam bilet miesięczny, mogę sobie jeździć do Gdańska, ile mi się podoba. To pojechałam do Gdańska i go przymierzyłam, bo sprawdziłam, że są właśnie w tej galerii akurat L-ki. I tak naprawdę, jeśli chodzi, przymierzałam i M-kę, i L-kę. L-ka oczywiście okazała się lepsza, jeśli chodzi o rękawy, natomiast muszę Wam powiedzieć, że wyglądała jak taka bombka, naprawdę. Ta kurtka była taka szeroka, taka obszerna, no a niestety mniejszy rozmiar to już ma rękawy krótkie i ja ogólnie poszukuję parki khaki. Zrobiłam sobie taką wishlistę rzeczy, które mogę kupić, o której zaraz Wam zresztą powiem. I tak, i przymierzałam też białe spodnie. Białe spodnie jedne w Reserve, które były niestety, ale brudne, więc zaraz zobaczę, czy są one online. A drugie, gdzie w Mojito? Ja nie chodzę do Mojito, nie lubię, natomiast weszłam zobaczyć i też były fajne spodnie, tylko troszeczkę takie drogawki miały obciśnięte, ale fajne były, bo były takie mega czyste, białe i to było z daleka widać. I poza tym one nie prześwitywały, były z dość takiego materiału, wiecie, takiego konkretnego, nie grubego właśnie jakiegoś specjalnie, tylko takiego... Nie wiem, co to było. Bawełna, chyba poliester i elastan, bo teraz patrzę na składy. I tak się zastanawiam. Niestety też były przybrudzone, więc stwierdziłam, że nie będę brała, zobaczę online, jeżeli
będzie któryś rozmiar, to znaczy, że mam je po prostu kupić. Tak więc zaraz siadam do kompa i wam je pokażę. Słuchajcie, jeszcze wam pokażę, co będę dzisiaj jadła i co sobie kupiłam. Ja ogólnie jem różnie. Teraz ostatnio, tak jak wam mówiłam, mam ochotę na owoce, więc te czereśnie mam od wczoraj. Niestety, jak się okazało, duża część czereśni jest takich, wiecie, to są moim zdaniem odpady i nie powinny się tu znaleźć, więc generalnie są pyszne, ale nie są przebrane, więc więcej tam już ich nie kupię na pewno. Kupiłam sobie dzisiaj w Piotrze i Pawle tą resztę rzeczy, którą tu widzicie. Kupiłam jabłka. Jabłka też już nie są dobre, więc akurat te były takie ładne, twarde, więc kupiłam. Mam też arbuza. Jeszcze nie jadłam chyba w tym roku, a może raz czy... A nie, przepraszam, jadłam raz czy dwa. Ja bardzo lubię arbuzy, więc w Piotrze i Pawle był po złoty 69, więc kupiłam. Dwa banany. Mieszanka studencka z Rossmana, gratis dają taką żurawinę z czym? Z sokiem granatu. Mam dwie te żurawiny, dlatego że miałam dwie mieszanki, jedną wczoraj zjadłam. Wiem, nie powinno się jeść tyle orzeszków naraz, ale ja zjadłam, bo nie jadłam obiadu. Mam też dwa jogurty Jogobela. Ja ogólnie jogurtów nie jadam, nie przepadam, natomiast raz na jakiś czas kupię sobie, ja wiem, że to jest słodkie i tak dalej, ale jak mam do wyboru kupić na przykład sobie batona czy czekoladę zjeść, to wtedy wolę sobie wziąć z lodówki jogurt taki właśnie jakiś tego typu i zjeść. Lubię kiwi, lubię bananowy, lubię taki właśnie tam jest jakieś owoce leśne czy coś. To jest serek z piątnicy. Kiedyś gdzieś wyczytałam, że najlepsze są serki z piątnicy, więc zawsze kupuję tylko te, rzadko kiedy zdarza mi się kupić coś innego. Ja taki serek, słuchajcie, najczęściej jem z dżemem. Po prostu smaruję sobie bułkę czy chleb. Dzisiaj akurat mam jakąś fajną, świeżą bułkę z Piotra i Pawła i będę właśnie jadła... Nie wiem, czy słyszycie, że znowu ktoś wierci. A propos tego, co ostatnio wam mówiłam, że ludzie wiercą tutaj nawet w sobotę i w niedzielę. Dobra, ten serek jem najczęściej z dżemem właśnie truskawkowym albo jakimś tam innym, tak więc dzisiaj na kolację będę jadła właśnie tą bułkę z tym serkiem i z dżemem. Póki co jest godzina... Czekajcie, może się obrócę do was. Póki co jest godzina 15:00-16:30, także ja zjem te owoce, pokroję sobie arbuza, zjem czereśnie, nie będę tego jadła na mecz, bo w sumie kupiłam to tak naprawdę na mecz, ale wiecie co? Potem przypomniało mi się, że mecz jest o 21:00. Ja mam ogólnie problemy z pęcherzem, ciągle sikam i najgorsze jest to, że wieczorem chce mi się dużo pić i muszę, słuchajcie, pić najpóźniej o godzinie 20:00, niezależnie o której idę spać, ponieważ jak będę piła później przed samym snem, to słuchajcie, ja nie będę mogła spać w nocy, ja będę łaziła w kółko do toalety i tak samo jest z owocami. Ostatnio jak się najadłam tych malin, tych czereśni, tego wszystkiego, to byłam, słuchajcie, liczyłam, byłam 7 razy w toalecie między godziną 12 a 7 rano, tak więc średnio co godzinę szłam do toalety, tak więc nie ma bata, dzisiaj jem, słuchajcie, wszystko teraz, dopóki jest jeszcze taka w miarę okej godzina. I teraz odpalam kompa i pokażę wam ubrania, które dzisiaj przymierzałam. Słuchajcie, to jest ta kurtka ze Stradivariusa, tak szybko wam przyjadę i pokażę, jak ona wygląda. W kolorze khaki. Była jeszcze granatowa i chyba jakaś jasna, natomiast ja chciałam bardzo tą i przymierzyłam tą L-kę i tutaj akurat rozmiar L był, jeśli chodzi o rękawy, taki na styk, no bo ja naprawdę mam długie ręce, natomiast cała kurtka była ewidentnie za duża, była za duża w barach, za duża tutaj w pasie i cała w ogóle wyglądałam, słuchajcie, w niej jak taka bombka, więc cała generalnie była za duża. Przymierzałam też M-kę, bo była M-ka granatowa. Ale też, słuchajcie, nie leżało coś w tej kurtce. Po prostu, ja wiecie co, to mówię, to jest może dla troszeczkę niższych osób, które mają krótsze ręce, to też to będzie się jakoś inaczej układać. No na mnie wyglądało to fatalnie i niestety jej nie wzięłam, ale dobrze, że pojechałam i przymierzyłam. A teraz pokażę wam spodnie, które sobie mierzyłam w Mojito i w Reserved, o ile oczywiście będą jeszcze na stronie. Kurczę, muszę wam powiedzieć, że nie ma tych spodni, ani jednych, ani drugich. I teraz zastanawiam się, co zrobić. Te w Mojito i te w Reserved, obydwie pary były z wysokim stanem, co już mi na dzień dobry nie odpowiadało, ale muszę wam powiedzieć, to były i tak najlepsze spodnie ze wszystkich, które ostatnio mierzyłam, bo te w Reserved w ogóle, one były takie poszerpane jakby na dole, one były bardzo komfortowe, naprawdę, one nie były takie czysto białe, te w Mojito to była taka biel, wiecie, aż dawała po gałach. Natomiast te w Reserve to była taka troszeczkę przygaszona biel, ale ładnie wyglądała z tą bluzką, ta biel, te spodnie ładnie wyglądały z tą bluzką biało-czarną, co miałam rano. Nie gryzło się to, więc słuchajcie, byłabym skłonna je wziąć. Tylko tak się właśnie teraz zastanawiam, kurczę, bo one miały z przodu coś takiego brudnego, a z kolei te z Mojito z tyłu. I teraz nie wiem, pewnie podejrzewam, że ludzie przymierzają, dziewczyny przymierzają, komuś spadło gdzieś tam, wiecie, jakieś tam jest mnóstwo kurzu w tych sklepach, w tych przymierzalniach, więc to pewnie jest od tego, tylko wiecie, kurczę, co ja zrobię, jak mi to nie zejdzie, to są jak białe spodnie, jedne kosztowały 69, te z Mojito 79 zł. Zaraz jeszcze usiądę i sobie czegoś poszukam, bo...
Wolałabym mimo wszystko dotknąć, zobaczyć, ale słuchajcie, skończyły mi się pomysły na sklepy. Naprawdę skończyły mi się pomysły, więc nie wiem, czy jeszcze gdziekolwiek kupię. W Nostradivarium się nie ma, w New Yorkerze też nie ma, są same z dziurami. W Pull & Bear patrzałam, ale wiecie, cały coś tam dochodzi, więc może sobie zerknę online, może też akurat będzie. Ja w ogóle w głowie sobie ułożyłam taki plan a propos tego slow fashion i tego minimalizmu, co mogę kupić, czego nie. Ja nie dam rady tak zrobić, żeby nic nie kupować, bo zawsze coś tam się, słuchajcie, znajdzie, co potrzebuję, albo przynajmniej tak sobie wymyślam. Natomiast będę się ograniczała i na pewno wiem, że nie mogę dokupić więcej jeansów, zwykłych t-shirtów żadnych, bo tego mam dużo. Butów też mam dużo, a nie żadnych, słuchajcie, kurtek typu Ramoneski. Nie ma po prostu opcji. Mam tego tyle, że wystarczyłoby mi 1/3 tego wszystkiego, co mam, więc nie ma takiej opcji. Nie dokupuję. Natomiast muszę kupić parkę khaki. Właśnie myślałam, że ta ze Stradivariusa będzie tutaj jakąś opcją. Niestety nie jest. Więc będę szukała takiej kurtki, może to jeszcze nie jest pora na te kurtki, a może po prostu już zostały wykupione, bo ja na początku wyprzedaży w ogóle za tym nie patrzyłam, dopiero teraz tak sobie uświadomiłam, że to jest mój must have, to muszę mieć. Do tego białe spodnie i też pomyślałam sobie o spodniach właśnie w kolorze khaki, takich wiecie, z materiału takich podwiniętych, nie wiem jak one się nazywają, ale też będę szukała, tylko muszę Wam powiedzieć, że z nimi też nie jest wcale tak łatwo znaleźć dobry materiał, ponieważ one są z przeróżnej bawełny wykonane. W jednym sklepie są mega grube, w innym są mega cienkie. Oczywiście jedno i drugie jest bawełną. Ile tej bawełny my tu mamy, słuchajcie? Normalnie tyle odmian, że w ogóle... Tak, najlepiej jednak widzicie, jechać, dotknąć i wtedy widzicie, co kupujecie, bo w sklepie internetowym tego nie zobaczycie prawdopodobnie, z jakiego to jest materiału. Tak więc co? Takie spodnie? No i coś w paski. W paski bluzki lubię, noszę, więc jeżeli kupię jakąkolwiek bluzkę, to będzie to bluzka w paski, bo to są najczęściej noszone przeze mnie bluzki i to tyle. Tak więc słuchajcie, ja biorę się za szukanie, jeszcze chwilę posiedzę sobie tutaj, poszukam jakichś po tych sklepach internetowych tych rzeczy, o których wspomniałam. Pójdę też, umyję sobie pędzle, mam jeszcze chwilę do meczu, bo jest dopiero w sumie 17, więc jeszcze trochę czasu mam, może coś posprzątam, trochę tutaj ogarnę i co... I przyjdę do Was jeszcze później na chwilę. Wiecie co, tak pomyślałam sobie, że skorzystam z okazji, że umyłam swoje pędzle i pokażę Wam, których pędzli najczęściej używam do swojego codziennego makijażu. Jeśli chodzi o podkład, to się zmienia. Ja mam kilka pędzli, ale ostatnio bardzo lubię ten Hakuro H22. To jest taki pędzelek bardzo mały. Zobaczcie, jaki on jest malutki. Natomiast bardzo dobrze można nim wszędzie, na nosie, przy nosie, wiecie, rozsmarować podkład i może zajmuje to troszeczkę więcej czasu, natomiast pędzelek jest bardzo precyzyjny i bardzo go lubię. Ja nie pamiętam, ile on kosztował. Coś koło 30 zł. On nie wiem, czy on jest przeznaczeniem do podkładu. Chyba nie, bo on jest za mały. Myślę, że do jakiegoś może korektora, ale mówię, mi do podkładu sprawdza się również bardzo dobrze. Jeśli chodzi o puder, to używam najczęściej tego z Eco Tools. Powiem szczerze, nie lubię tego pędzla, ale mam, to używam. Nie chcę się po prostu rozwalić ani nic, jest cały czas w porządku, a mam go już kilka lat. No, chyba ze 3 lata, tak mi się wydaje, albo dłużej, nie pamiętam. Natomiast no, ja nie przepadam za tym pędzlem. On jest trochę taki sztywny, jakoś tak, nie wiem, nie lubimy się. Też w Rossmanie kosztuje około 30 zł. Jeśli chodzi o bronzer, to... Najczęściej, bo stosuję też często, jak chcę mocniejszy mieć bronzer, to taki mniejszy pędzelek, ale generalnie zawsze używam takiego pędzla. Zobaczcie, dosyć on jest duży, ale bardzo fajnie rozprowadza bronzer. I to jest jakaś angielska firma, Wilko jest napisane, nie przeczytam Wam, bo ja nie wiem, jak to się czyta. Kamilka mi go dała, moja koleżanka z Anglii, ona mi pokazywała, jak u niej byłam, całą serię tych pędzli, wisiały w jakimś tam sklepie, już nawet nie pamiętam w jakim, ale jest naprawdę super, jest mięciutki, pięknie rozprowadza bronzer na naszej twarzy, tak więc ta wielkość jest też idealna, tak więc bardzo, bardzo go lubię. Jeśli chodzi o korektor, to mam taki zwykły pędzelek z eBaya, kiedyś kupiłam, były to 4 chyba pędzle, czy 5 nawet, może 5, za cenę około 20 zł. Zwykłe, jakieś pierwsze z brzegu wziąłam. Słuchajcie, tam jest mnóstwo kolorów tych pędzli. Jakieś białe, niebieskie, różowe. Ja wzięłam sobie czarno-złote. To jest taki, zobaczcie, taka podkowa, taka skośna. Bardzo fajnie, słuchajcie, rozprowadza się nim właśnie tutaj korektor pod oczami, na powiece, przy nosie. Super, bardzo dobry pędzel i naprawdę kosztował grosze. I ostatni do eyelinera, bo taki zwykły, dosłuchajcie, do cienia to jakieś tam używam jakiekolwiek. Jeśli chodzi o eyeliner, to jest też z Eco Tools.
Mam jeszcze jakieś dwa inne, natomiast ten jest chyba najcieńszy. Zobaczcie, on jest cieniutki, jak igiełka dosłownie. On też kosztuje około chyba 17-18 zł w Rossmanie, tak więc jeżeli nie macie pędzelka do eyelinera, to ten sobie kupcie, ten jest naprawdę fajny. Wcześniej wypełniałam też nim brwi, tak więc tak, ten jest akurat ok. I słuchajcie, to są wszystkie moje pędzle. Tak naprawdę ja mam więcej pędzli, ja mam trzy takie, wiecie, takie pojemniki z pędzlami. Nie wiem, ile tam jest tych pędzli. Natomiast najczęściej używam właśnie te, więc tak na dobrą sprawę również nie są mi potrzebne te wszystkie pędzle, które posiadam, bo mogłabym mieć tylko te i też bym sobie zrobiła pełen makijaż. Tak więc co, ja dalej siedzę i szukam białych spodni, których za chwilę nie mogę znaleźć. I co, jeszcze się do Was pewnie odezwę. Przyszłam jeszcze na chwilę do Was się pożegnać. Jest po 8, także muszę się wykąpać, zmyć te resztki makijażu, które mam na sobie. I co, jeśli chodzi o mecz, obstawiam Portugalię. Nie dlatego, że jest lepsza, bo w sumie i Francja, i Portugalia jest słaba, ale coś czuję, że po prostu głupi ma szczęście, więc Portugalia dzisiaj przejdzie dalej. Oczywiście nie urażając tu nikogo, bo ja sama ogólnie zawsze lubiłam Portugalię, ale uważam, że to euro nie należy do nich, niestety, grają za słabo, ale dobra, no zobaczymy jak będzie. W każdym razie ja przez ten czas, jak mnie nie było z Wami, to siedziałam na internecie i robiłam jakieś filmiki dla Was i szukałam tych białych spodni i muszę Wam powiedzieć, że jest masakra, nie wiem w ogóle jakie spodnie mam kupić, bo nic nigdzie nie ma. Są jeszcze jakieś dziurami, to pół biedy, to można znaleźć, natomiast takie gładkie, białe spodnie wcale nie jest tak prosto. Są jakieś w HM-ie i zastanawiam się, czy ich nie zamówić, bo jeszcze dzisiaj jest darmowa przesyłka, tak więc no nie wiem, czy się skusić. Słuchajcie, jest mi tak głupio, bo ja zawsze te paczki dostaję w pracy i przywozi mi taki kurier, który zaraz parę dni później po te same paczki przyjeżdża i wiecie co, on pomyśli, że jestem nienormalna, naprawdę, bo tyle, ile ja paczek zamawiam, to chyba nikt tyle nie zamawia, tak więc słuchajcie, to już wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie koniecznie kciuki w górę i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, hej!